Witajcie. Wierzycie w przeznaczenie? Jeśli nie, to ta niewiarygodna historia spowoduje, że będzie dokładnie odwrotnie. W ciągu dnia widzimy wielu ludzi w drodze do szkoły, do pracy, wracających do domu albo po prostu idących ulicą. Ktoś z tych przypadkowych przechodniów może kiedyś stać się naszym dobrym przyjacielem, a ktoś inny nie zwróci na nas uwagi. Jedno jest pewne. Nie można zapamiętać wszystkich tych twarzy i to nawet z fenomenalną pamięcią. Z biegiem lat zmieniają się rysy twarzy, ktoś schudł, ktoś zmienił kolor włosów. Czasami jednak przeszłość daje o sobie znać, choć wydawałoby się, że już zapomnieliśmy o jakimś człowieku, a jego twarz całkowicie wymazaliśmy z pamięci. Mamy wtedy wrażenie, jakbyśmy poznali kogoś zupełnie nowego. Heidi Parker i Ed Savitt to młoda i zakochana w sobie para. Zdecydowali się pobrać i już przygotowują się do uroczystości weselnej. Jednak kiedy przyszła teściowa poznawała narzeczonego córki, jej głowę zaczęło zaprzątać coś zupełnie innego niż ślub. Zaczęła gorączkowo przeglądać stare fotografie, szukając dokładnie tego jednego zdjęcia. Para poznała się w 2011 roku, kiedy Ed i Heidi byli jeszcze studentami. Po przeprowadzce do nowego mieszkania chłopak nie mógł poradzić sobie ze znajdującą się tam pralką. Postanowił więc poprosić o radę dziewczynę, która wynajmowała to mieszkanie przed nim. Rozmowa o problemach ze sprzętem AGD szybko odeszła na dalszy plan. Wkrótce chłopak i dziewczyna zdali sobie sprawę, że zakochali się w sobie. Po pierwszej randce była druga, a później trzecia. 4 lata później młodzi ludzie rozumieli już, że nie mogą bez siebie żyć. Dlatego zdecydowali się pobrać. Nadszedł wtedy czas, by poznać swoich krewnych. Na jednym z rodzinnych obiadków matki przyszłych nowożeńców wdały się w rozmowę i przypomniały sobie historie z dawnych czasów. Wszyscy siedzieli razem przy stole, dyskutując i wspominając dzieciństwo. Matki dziewczyny nie opuszczała jednak myśl, że twarz narzeczonego córki wydawała jej się zbyt znajoma. Przez cały wieczór przyglądała mu się uważnie i nie mogła przypomnieć sobie, gdzie go wcześniej widziała. Odniosła wrażenie, jakby widziała już całą rodzinę Savitt. Istotną kwestią było jedynie to, gdzie ich widziała. Matka, choć nie mogła usiedzieć w miejscu, starała się nie pokazywać po sobie niepokoju. W czasie kolacji zachowywała się jak prawdziwa gospodyni, uważnie słuchająca gości i darząca każdego troskliwym uśmiechem. Niby jako ciekawostkę wyjęła stary rodzinny album. Przejrzała setki zdjęć, aż w końcu znalazła właściwe i zaśmiała się do siebie. W jasnowłosym, 6-letnim chłopcu poznała obecnego narzeczonego swojej córki. Okazało się, że 20 lat temu rodziny Parker i Savitt wylądowały w tym samym tureckim kurorcie Gumbet, na tym samym turnusie. Tam dziewczynka zaprzyjaźniła się ze swoim rówieśnikiem. Dzieci dosłownie nie odstępowały od siebie. A kiedy nadszedł czas powrotu do domu, oboje płakali rozstając się. Dzieci powiedziały wtedy rodzicom, że kiedy dorosną, pobiorą się. Ta nieco naiwna miłość rozczuliła rodziców, choć doskonale rozumieli, że to pierwsze zakochanie do niczego nie doprowadzi. W końcu rodziny Savitt i Parker mieszkały w zupełnie różnych miejscach, nie wymieniły się nawet kontaktami. Każdy wrócił do swojego miasta, a wakacyjne spotkanie pozostało tylko miłą historią. Pomimo faktu, że Savittowie mieszkali w Sheffield, a Parkerowie w Londynie, los znalazł sposób, by zbliżyć tę parę. Tak, zajęło to wiele lat, ale jeśli chodzi o prawdziwą miłość, nie obowiązują żadne terminy. Gdy matka dziewczynki przypomniała sobie tę historię i opowiedziała ją na głos, nikt nie miał już wątpliwości. Ten związek po prostu powstał w niebie. Znalezisko kobiety tylko wzmocniło Eda i Heidi w ich miłości, a tę historię uczyniło jeszcze bardziej romantyczną. Wszyscy przyjaciele jednogłośnie stwierdzili potem, że nigdy w życiu nie spotkali szczęśliwszych nowożeńców. Jeśli spodobała Ci się ta historia, polub to wideo i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia!